Piłkarski Lubartu, witam Państwa po raz kolejny w magazynie. Oczywiście ze mną tradycyjnie Krzysiek Skomra, witam trenerze. Witam. Porozmawiamy dzisiaj po raz kolejny o meczach ligowych. Część zespołów, właściwie to już połowa kończy rozgrywki, zakończyła miniony weekend. Nie byli to jeszcze seniorzy, oni grali przedostatnią kolejkę i wyjechali do Łukowa. Mówiliśmy przed tygodniem, że w Łukowie się ciężko gra, jednak nasz zespół bardzo szybko i łatwo i sprawnie załatwił ten mecz. Zapoznajmy się z wynikiem. Odręta Łuków, Lewart Lubartów 0-5, bramki Łukasz Najda w pierwszej, 32, Artur Szkutnik w drugiej, Dariusz Michna w 10, Dawid Pikul w 78, zawodnik meczu Łukasz Najda. Pierwsza, druga, 10 i w sumie pozamiatane. No i od 10 minuty już można było spokojnie być na boisku, już tam raczej się nic nie powinno wydarzyć. No i dołożyli jeszcze dwie bramki, 5-0, najmniejszy wymiar kary i powrót do domu. Zwraca uwagę fakt, że znowu Łukasz wyróżniony zawodnik. To jest kolejny młodzieżowiec, młody zawodnik, jeszcze właściwie kończący wiek juniora, ale jeszcze junior w tym sezonie, co cieszy, bo no dużo tych młodych zawodników wchodzi do składu. Tylko teraz pytanie, bo w przyszłym sezonie pewnie Lewart będzie walczył o trzecią ligę. Czy postawić na tą młodzież, czy jednak szukać wzmocnień gdzieś w tych doświadczonych zawodnikach? Myślę, że musi być zachowana równowaga, oczywiście wzmocnienia. My byśmy chcieli, no, jako trenerzy z Lubartowa, żeby jak najwięcej naszych zawodników, wychowanków grało. No ale jeśli będą na tyle dobrzy, żeby dać sobie radę w walce o trzecią ligę, to myślę, że będą grali. Trener Łukasz ich sprawdza. Teraz ma taki akurat okres, że może ich posprawdzać w tych meczach już, no nie do końca o nic, ale gramy o tą trzecią pozycję, być może drugą, a sprawdza i sam trener zdecyduje, czy się nadają, czy nie. Najbliższa kolejka, ostatnia kolejka przed własną publicznością w sobotę 15 czerwca o 17:30. Lewart podejmuje Wiktorię Żmudź, zespół z środka tabeli. Też będzie okazja na pewno do ogrania młodych chłopaków. I czekamy też na kanonadę bramek, bo w tych ostatnich meczach Lewart strzela dużo bramek. No tak, już jak odpaliło, to idzie z grubej rury. No dobrze, no. Niech nas strzelają tych bramek jak najwięcej. Drugi mecz z kolei piątka, tak? Bo wcześniej Ryki, teraz tutaj. No chyba nikt nie będzie wychodził ze stadionu smutny, jeśli będzie z powrotem piątka. Dobrze, pozostałe wyniki 29 kolejki. Wiktoria Żmudź, Kłos-Chełm 2-4. Ryki, Start Krasnystaw 3-1. Powiśla, Końskowola, Włodawianka 7-0. Polesie Kock, Hetman Zamość 1-3. Huczwa Tyszowce, Kryształ Werbkowice 0-3. Łada Biłgoraj Lublinianka 1-1 i Górnik Łęczna Tomasowia 0-1. W tabeli na pierwszym miejscu Hetman 81 punktów, na drugim Lublinianka i Lewart po 57 punktów. Znaczy Lewart na trzecim i na czwartym Tomasowia 53 punkty. I jak patrząc na tabelę, no podium już jest na 100%. Tak, 4 punkty przewagi. Także tutaj nie ulega wątpliwości. No to ostatnia kolejka między Lewartem a Lublinianką. Jeśli ktoś zgubi punkty, no to zmienią się miejscami, bo myślę, że trudniejszy mecz mimo wszystko będzie miała Lublinianka. Dokładnie. Przechodzimy do juniorów starszych. Oni w minionym tygodniu mieli do zagrać dwa spotkania. Jeden to był walkowy za mecz z Łukowem, drugi mieli wyjazd do Motoru Lublin. Może najpierw zobaczmy na wynik tego spotkania. Motor Lublin, Lewart Lubartów 18-1. Zawodnik meczu Hubert Wlazły. Ja bym chciał tutaj chwilę o zawodniku meczu. Ten zawodnik meczu został wybrany przeze mnie, patrząc tylko na wyniki, ponieważ tradycyjnie trenerzy wybierają. Kiedy rozmawiałem z trenerem Tomkiem, powiedział wszyscy i nikt. Wszyscy dlatego, że tak naprawdę pojechało ich 9 i na pewno należą im się brawa za to, że podjęli walkę i pojechali na mecz. No nikt, no bo wynik mówi sam za siebie. Jak ty byś odniósł się właśnie do tego wszyscy i nikt? Pochwalić tych chłopaków, czy zganić za to, że przegrali 18? No wszystko pojechali, szacunek za to, że pojechali. No nie ma co mówić, no wynik mówi sam za siebie. Ciężko będzie im o tym wyniku zapomnieć, bo to jednak mimo wszystko w piłce młodzieżowej starałem się gdzieś tam sobie szukać przez parę lat takiego wyniku. No nie ma. Bolą takie wyniki trenerów, bolą zawodników.
no trudno, no gdzieś są niepoważni koledzy ich i na tym bym to zakończył. Dobrze, mamy tabelę, to jest tabela już końcowa. Pierwszej Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych zwyciężył Motor Lublin, 32 punkty przed Górnikiem Łęczna, 31 i Widokiem 25. Nasz zespół na miejscu siódmym z dorobkiem 10 punktów. No i przechodzimy do juniorów młodszych. Tutaj też były dwie kolejki i rzeczywiście dwie kolejki nasz zespół rozegrał. Pierwszy zespół juniorów młodszych. Zacznijmy od meczu, który był w środę. I zapoznajmy się z wynikiem. Wisła Puławy, Mosfir, Lubartów 4-0. Zawodnik meczu Bartosz Lipski. Porozmawiamy najpierw o tym spotkaniu. Ono było w środę, bo dwa mecze były, do drugiego zaraz przejdziemy. Byliśmy razem na tym meczu, więc też możesz troszeczkę się wypowiedzieć. Do przerwy było 0-0. Nawet w miarę się dobrze trzymaliśmy. Po przerwie szybko stracona bramka ustawiła drugą połowę na pewno. Ale tak naprawdę nie ma co robić tragedii, bo zaczęliśmy już robić taki przegląd kadr i to naprawdę wychodzi na plus. No tak, patrząc na to, my graliśmy z zespołem, którym będziemy grali na jesieni. Także tutaj gdzieś tam może jeszcze jakieś kosmetyczne zmiany, ale na tle Wisły rocznika 2-2-2-3 graliśmy chłopcami z czwartego roku i z trzeciego. Nie wyglądało to naprawdę źle. No gdzieś tam myślę, że ta pierwsza bramka ustawiła ten mecz, bo jakbyśmy tej bramki nie stracili tak wcześnie, to mogłoby być gdzieś tam jeszcze różnie. No jechaliśmy tam z nastawieniem wywiezienia punktu. I w pierwszej połowie, szczerze mówiąc, niewiele Wisła mogła nam zrobić. Gdzieś tam żeśmy dobrze bronili, próbowaliśmy atakować. No ale mówię, no to cały ten rok, te pół roku, może inaczej, te pół roku, pierwszy czy drugi zespół, to traktuję jako poligon doświadczalny, tak jak żeśmy rozmawiali. Zobaczyłeś wszystkich chłopaków, ty z mojego rocznika, też jakiś tam gdzieś przegląd jest. No i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Ja tylko jeszcze słowo, Bartek Lipski jest oczywiście twój zawodnik, już drugi raz chyba jest wyróżniony w meczu z juniorów. Grał w ataku, a to jest chłopak, który powiem ci, że grać może wszędzie. To jeszcze o drugiej drużynie porozmawiamy później, bo grał na innej pozycji, całkowicie innej, bo grał na stoperze. Natomiast to mecz mi się bardzo podobało, bo był napastnikiem. Mecz, w którym mieliśmy się bronić i rzeczywiście on jako napastnik był pierwszą linią obrony. Naprawdę popracował, harował na tym boisku. No, zaprezentował się no, świetnie, chociaż cały zespół dobrze zagrał, ale naprawdę Bartek był taką osobą, która przynajmniej mi rzuciła się w oczy. Nie, no to cieszy na pewno, że ci chłopcy jadą na ten mecz i chcą grać fajnie. To Bartek dochodzi do tego swoją pracą, jest od początku gdzieś tam u mnie od młodzika i nie talentem, a swoją pracą doszedł tutaj, gdzie jest, a myślę, że jeśli mu się w głowie nic nie zmieni, to jeszcze się rozwinie. Pierwsza drużyna rozgrywała jeszcze drugie spotkanie ze Stalą Krasznik. Byliśmy z kamerą. To był ostatni mecz sezonu w Lubartowie. W sobotni poranek właściwie było o godzinie 10:00 był ten mecz. Dosyć ciekawe spotkanie. Zapraszam Państwa teraz na skrót meczu Mosfiru ze Stalą Krasznik. Zapraszam Państwa do obejrzenia skrótu meczu pierwszej ligi juniorów młodszych. Mosfir Lubartów, Stal Krasznik. Mosfir na niebiesko, Stal na żółto. Od początku meczu goście próbowali wyjść na prowadzenie tu z numerem 11. Jakub Sadowski uderzał na bramkę Gabriela Trąbki. Kolejna sytuacja, najgroźniejsza zespołu z Kraśnika. Z linii bramkowej wybija piłkę Dominik Parafiniuk. Widzimy strzał napastnika zespołu z Kraśnika. Piłka zatańczyła na linii bramkowej. Na szczęście nasz stoper wybił tą piłkę z linii bramkowej. Kolejna sytuacja drużyny gości po rzucie wolnym, strzał głową, niecelny. Gabriel Tomka nie musi bronić. A to odpowiedź naszego zespołu. Pierwszy strzał, taki sygnał do ataku daje Bogdan Melnyk. Uderzenie z ponad 30 metrów mija bramkę Stali Krasznik. A to już 19 minuta i Bartek Koniszczyk znajduje się w polu karnym i wykorzystuje taką oto sytuację. Mamy 1-0, uderzenie w długi róg, piłka jeszcze od słupka odbija się i wpada do bramki Macieja Poleszaka. Za chwilę Państwo zobaczą jeszcze raz. Bartek świetnie wszedł między obrońców, wyprzedził zawodnika z numerem 5, to jest Jakub Lisicki, i umieścił piłkę w bramce gości. A to kolejne minuty i kolejne niefrasobliwe zachowanie, tym razem Kuby Siwka, który w taki oto sposób zagrywa do zawodnika z numerem 15, to jest Dawid Ściślak. Na szczęście Dawid wyrzucił się, na szczęście dla naszej drużyny oczywiście, wyrzucił się na zewnątrz i nie było problemu, żeby Gabriel Trąbka złapał tą futbolówkę. A to kolejna sytuacja naszej drużyny.
Oskar Fierzbik w takiej oto sytuacji sam na sam właściwie znalazł się po kapitalnym podaniu Kuby Jabłońskiego, jednak nasz napastnik, mimo że jest lewonożny, tym razem tą lewą nogą nie zmieścił piłki w bramce gości. To już końcówka pierwszej części spotkania i za chwilkę Państwo zobaczą, Karol Rodak raz próbuje przerwać akcję i drugi raz no nie trafił na szczęście przeciwnika, ale za sam zamiar arbiter Adam Ciupek pokazuje naszemu pomocnikowi czerwoną kartkę i od tego momentu, od właściwie całą drugą połowę, zespół Mosiru będzie musiał bronić tego wyniku 1-0, grając w osłabieniu. Jak widzieliśmy, być może Karol nie chciał w ten sposób się zachować, ale rzeczywiście wygląda to, jakby tu jest jeden faul jeszcze przerwany, a teraz widzimy, że noga obok piłki. No i w ten sposób niestety nasz zawodnik wyleciał, kolokwialnie mówiąc, z boiska. Ale druga połowa rozpoczęta bardzo dobrze w naszym stylu. Znowu Oskar Fierzbik znajduje się w polu karnym. Druga jego sytuacja w tym meczu. Drugi raz przegrywa pojedynek z Maciejem Poleszakiem. Teraz Oskar sam przy piłce tu utrzymuje się dosyć długo. Zagrywa, odgrywa do Kuby Jabłońskiego. Kuba odwrócił się, wymanewrował dwóch obrońców i bardzo ładnie uderzył tuż nad poprzeczką bramki Stali Krasznik. Więc tak jak widzimy, mimo że drużyna Mosiru gra w osłabieniu, nie przeszkadza to naszym chłopakom do tego, żeby stwarzać sobie sytuację. Po tych pierwszych minutach drugiej połowy drużyna gości troszeczkę się otrząsnęła. Teraz dogodna sytuacja przed napastnikami, napastnikiem zespołu z Kraśnika. To był Dawid Wciślak. Znowu to ten sam zawodnik przy piłce, znowu uderza, ale tym razem Szymon Turski łapie tą piłkę, bo od 23 minuty zastąpił kontuzjowanego Gabriela Trąbkę w bramce Szymon i właśnie widzimy tą taką interwencję jego w kolejnej sytuacji. A tu mamy znowu sytuację bramkową. Tym razem Oskar Fierzbik z dwóch metrów nie może pokonać bramkarza gościa, więc no mimo dużego talentu tego naszego młodego napastnika widzimy, że na razie tę sytuację nie wykorzystuje, chociaż dajmy mu jeszcze szansę, jeszcze jest kilka minut, a jak widzimy, nasza drużyna, mimo że gra w osłabieniu, wcale nie odpuszcza. Widzimy, to jest bardzo dobry mecz. Teraz numerem 13 Kamil Woźniak w szarży na bramkę Szymona Turskiego. Tym razem nasz golkiper wychodzi obronną ręką, a to mamy sytuację na 2-0. I tym razem Oskar Fierzbik w końcu pokonuje golkipera Stali Krasznik. Widzimy radość tego młodego zawodnika. 74 minuta po tym zagraniu, zaraz zobaczymy, jeszcze raz prostopadłym, Oskar wychodzi z sytuacji sam na sam i tym razem w końcu pokonał Macieja Poleszaka. Wielka radość, bo po trzech tych niewykorzystanych sytuacjach nasz zawodnik za wszelką cenę chciał zdobyć tą bramkę. Zdobywa tą bramkę i Mosir wygrywa 2-0. Mosid Lubartów, Stal Krasznik 2-0, bramki Oniszczuk w 19, Fierzbik 76, zawodnik meczu Dominik Parafiniuk. Dobry mecz, chłopcy powalczyli, okoliczności dramatyczne, widzieliśmy w skrócie, że cała druga połowa rozgrywana w dziesiątkę, co najśmieszniejsze, początek drugiej połowy mógł zamknąć mecz, nie zamknął, dopiero w 76 Oskar strzelił tą bramkę, która właściwie już chyba zamknęła całe to widowisko. Dominik Parafiniuk grał w tym meczu na stoperze, tak troszeczkę z przymusu, no i ratował, bo pierwsze minuty wcale nie wyglądały tak różowo. Tak, to jest, Dominik to jest zawodnik, który może zagrać chyba na każdej pozycji tak samo i gdzieś mu tam szukamy tej pozycji, jeśli będzie chciał grać w piłkę, to mu się pozycję znajdzie, bo tutaj, to jest chyba największy problem z Dominikiem. Zagrał na środku, zagrał pewnie, uratował. Także to też fajnie, jeśli zostanie, będzie chciał grać, to na przyszły sezon ból głowy będzie w obronie, bo bardziej byśmy się zastanawiali, kogo do przodu niż z tyłu będzie dużo tych zawodników defensywnych, no ale dobra, no od przybytku głowa nie boli. Dokładnie, zwycięstwo na koniec też cieszy, zwycięstwo do zera to też cieszy, bo naprawdę i nasi bramkarze, tutaj krótko grał Gabryś, który się troszeczkę gorzej poczuł, musiał opuścić boisko, Szymon później zastąpił go godnie i też bardzo dobry mecz. Oskar Fierzbik, który kończy wiek juniora młodszego, miał kilka sytuacji, ale strzelił, wykorzystał sytuację sam na sam, uderzając po ziemi, co też no, charakteryzuje zawodników, którzy naprawdę potrafią dobrze grać w piłkę. No tak, Osa gdzieś się znajduje. On ma to, nasz taki Krzysio Piątek, prawda, jak te chłopaki go już nazwali. No ale fajnie, no miał sytuację, skończył, zamknął mecz, prawda, no, bo w 70 minucie ustali się, odechciało grać i
i to było najważniejsze dla nas, zwycięstwo dla chłopaków przede wszystkim, bo gdzieś tam w Kraśniku pamiętam, jak mecz wyglądał, też wcale nie byliśmy słabszym zespołem, przegraliśmy. Porządna runda nauki. I zakończony sezon, tabela pierwszej ligi juniorów młodszych, zwycięstwo Chełmianki, 33 punkty przed Motorem 31 i Wisłą 29, nasz zespół na miejscu siódmym z dorobkiem 10 punktów. Druga drużyna, może spójrzmy na wynik, Mosir Lubartów Stok Zakrzówek 0-0, zawodnik meczu Przemysław Sagan. Może zacznijmy od tego 0-0. Bo każdy myśli, że jak 0-0 to nic się nie działo. Sytuacji może nie było zbyt wiele, ale to tylko dlatego, że nasz zespół naprawdę zagrał świetnie w defensywie. Właściwie była to drużyna złożona głównie z twoich zawodników. No tu trzeba jeszcze dorzucić Gardysia, który w bramce tam rzeczywiście pomógł dużo i był takim zawodnikiem wyróżniającym się również w tym zespole. Kacper Wawruch, który gdzieś tam na boku szarpnął kilka razy, Max Włosek i Eryk Skubisz, i właściwie no pozostali to, jak dobrze pamiętam, to chyba wszyscy już twoi zawodnicy i naprawdę zagrali bardzo dobry mecz. No to tylko cieszy, bo ja mówię, ci moi chłopcy gdzieś nie osiągają spekularnych jakichś tam sukcesów, gdzieś cały czas trenują, cały czas się rozwijają i powoli te przeskoki teraz do juniorów. No Przemek Sagan to jest wół pracy, no to trzeba powiedzieć. I Taka szósteczka na boisku, sam widziałeś go w meczu w Kraśniku i od tamtej pory chciałeś tego Przemka, żeby spróbował. I nie zawiodłem się w niedzielę. To akurat, ja byłem o to spokojny, także gdzieś tam brakuje na pewno tym moim chłopcom fizyki. No tego nie oszukam, ale serce do gry mają, umiejętności jakie są, takie są, ale gdzieś to będzie cały czas szło do góry. I co mnie cieszy, oni chcą grać. Dla nich nie ma, że wczoraj był mecz, można sobie zrobić coś tam wolnego. Grasz mecz tak, tam nie jakieś kombinowanie, że mnie nie będzie, tylko oni chcą grać, bo chcą grać w piłkę i to jest najważniejsze. Mhm, tutaj Przemek, oczywiście on jest 2-5 rocznik, to trzeba podkreślić to. Dawid Gębal też grał 2-5, no ale Dawid już, można powiedzieć, weteran, bo już grał w pierwszym zespole, natomiast bardzo dobrze jeszcze zagrał Kacper Pożarowszczyk. Tutaj go nie wyróżniłem, bo już zdradzę, że będzie wyróżniony w innym meczu, więc już tak chciałem porówno tutaj, a Przemek niewiele ustępował właściwie Kacperowi. Można powiedzieć, że jak dwóch równych zawodników. Natomiast rzeczywiście masz rację, chciałem ich obejrzeć i no, zdali egzamin. Bardzo dobrze bym powiedział. Dobrze, pojadą na obóz, będą pracowali z czystą kartą i będą walczyli o pierwszy skład, także oni wiedzą, co ich czeka. Czeka ich trudna runda. To mieli dużo meczy, dużo gdzieś tam zmian, a od przyszłej rundy już mają jasny cel, wywalczenie sobie pierwszego placu w lidze wojewódzkiej juniorów w pierwszym składzie, prawda? No, którzy jeszcze gdzieś tam się nie załapią, będą się szkolić dalej w drugim zespole, no ale to mówię, to tylko z plusem dla nich, nie ma co robić gdzieś tam katastrofy. No zobaczymy. Ja jestem sam ciekaw, jak ten zespół będzie na jesieni wyglądał. Kończąc drugą ligę juniorów, zwycięstwo Lublinianki 39 punktów przed Pomem Piotrowice 34. Nasz zespół na miejscu 8 z dodatkiem 5 punktów. Zamykamy temat juniorów młodszych. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w juniorach i starszych i młodszych w przyszłym sezonie planowane są 3 dywizje. W starszych być może 2, bo tam może będzie mniej zespołów chętnych do grania. Natomiast w młodszych na pewno będą 3, w której się znajdziemy pierwszym zespołem, to się okaże. Balansujemy między drugą a trzecią dywizją. No liczymy na to, że do tej B się uda załapać. Wtedy drugi zespół na pewno w dywizji C. Trampkarze starsi też zakończyli rozgrywki, jeśli chodzi o wojewódzką ligę. Wyjazdem do Tomasowi i zobaczmy wynik. Tomasowia, Tomaszów Orlik, Lubartów 4-1, bramki Kurzępa 21-33, Materazzo 62, Dziura 63, Małyska 14 dla Orlika. Zawodnik meczu Bartłomiej Małyska. No to już taki ostatni wyjazd, właściwie nieznaczący, jeśli chodzi o układ w tabeli. 4-1 w Tomasowi, zespół z czołówki, zresztą zawsze wymieniałeś te 3 drużyny, BKS, Hetman, Tomasowie, że to są zespoły, które są chyba poza zasięgiem naszych drużyn. No tak, no chłopaki tak wykonali plan maksimum, moim zdaniem, awans do grupy mistrzowskiej. W grupie mistrzowskiej piąte miejsce, tam jeszcze za Motorem. No to też patrząc na ośrodek, takim jest Lubartów, kawał roboty wykonany przez trenera Waldka, przez jego zespół. Powalczyli, gdzieś wygrywali, no ale Tomasowia jest mocna. Mocna jest Tomasowia i tutaj
Nawet rozmawiałem z niektórymi trenerami, to byli zdziwieni, że BKS wygrał ligę, nie Tomasowia. Dopóki im szło, to szło. Później gdzieś tam jakieś straty punktów chyba na trzecim miejscu kończą. Dokładnie. W tabeli spójrzmy na tą tabelę. BKS wygrał 42 punkty przed Hetmanem, 33, Tomasowią 31 i Motorem 22. Orlik na miejscu piątym z dorobkiem 14 punktów. Tak zakończyły rozgrywki wojewódzkie ligi tramkarzy starszych. Natomiast w lubelskiej lidze ty masz jeszcze jedną kolejkę, ale ostatnio miałeś daleki wyjazd. Taka ta grupa twoja, to też rzeczywiście tam jeździsz cały czas nad Wisłę prawie. Teraz to już mogłeś się wykąpać w Wiśle. Spójrzmy na wynik. Wisła Annopol, Mosjed Lubartów 1-5. Zawodnik meczu Kacper Pożarowszczyk. Pojechaliśmy tam ogólnie gdzieś tam w okrojonym składzie. Z tego, co naliczyłem, to 9 chłopców nie miałem. Z różnych przyczyn. Czy do juniorów, czy bierzmowanie, czy spowiedzi przed bierzmowaniem, czy kontuzje. No ale cieszę się z tego, że mam tak dużą kadrę, że mimo wszystko pojechaliśmy w 14, w 15, w 14 i żeśmy, no, wypadało nam tam wygrać. Nie, każdy inny wynik nie wchodził w rachubę. Trzymał się tam ten zespół, bo gdzieś mieli też, tak jak trener ich powiedział, ma w końcu wszystkich, sprawi niespodziankę. Nie wiem, no, 10 minut chyba wytrzymali. Zaczął Pozji i Pozji skończył. Strzelił 3 bramki, jedną strzelił Bartek Lipski i Igor Matyjaszczyk. Także nie, Krystian Sapała, przepraszam. Także gdzieś tam cały mecz pod naszą kontrolą. Bardzo gorąco i tutaj chłopaki odczuli ten mecz, bo nawet wieczorem, jak jeszcze pisali, to że głowy bolą gdzieś tam. Wygrane gwarantuje nam to drugie miejsce, tak? Bo tu już Muksu nie przeskoczymy, Muks został mistrzem ligi. My jesteśmy na drugim miejscu, plan minimum taki wykonany, bo tam żadne inne miejsce niż pierwsze lub drugie nie wchodziło w rachubę. No i co, ostatni mecz gramy, chwila odpoczynku, obóz i przygotowujemy się do juniorów. Najbliższy mecz, właśnie ten ostatni, grasz w piątek o godzinie 18 z zespołem ULKS Dzierzkowice. Przed własną publicznością zapraszamy oczywiście na to spotkanie. Tramkarze młodsi, tu mamy dwie drużyny wojewódzkie lidze, tramkarze młodszych i dwie drużyny, które były, można powiedzieć w cudzysłowie, zamieszane w walkę o utrzymanie. I może najpierw zapoznajmy się z wynikami. Tak chronologicznie, najpierw odbył się mecz w Tomaszowie Lubelskim. Tomasowia przegrała z Orlikiem 1-5. Zawodnik meczu Piotr Najda. Nie zdradzając na razie wyniku Mosiru, ten wynik oznaczał, że Orlik przeskakuje Mosir w tabeli. Awia jest ostatnia, bo oni zagrali mecz w ogóle jeszcze wcześniej i przegrali to spotkanie. Wiadomo, że spadają dwa zespoły, chociaż te regulaminy są tak skonstruowane, że może się okazać, że spadnie jeden, może nie spadnie nikt. No trzy to raczej chyba nie. Więc to trzecie miejsce od końca raczej powinno dać utrzymanie, chociaż tego też nikt nie wie jeszcze do końca, dopóki Związek nie opublikuje już tych tabel końcowych. Natomiast Orlik wykonał swój plan chyba nawet z nadmiarem, jeśli chodzi o mecz w Tomasowie. Mimo że Tomasowie nie jest najsilniejszym zespołem, to wyjazd daleki. Tak, i to taka niespodzianka i plus, aczkolwiek chyba zespół trenera Mitury w końcu odpalił, bo pokazali swój potencjał. No Tomasowia rzadko kiedy przegrywała gdzieś tak wysoko mecze, tylko też tam nie wiadomo, jak ci chłopcy, czy oni są nieprzerzucani z jednego, drugiego rocznika, czy tam zlekceważyli. No wynik mówi sam za siebie. 5-1 na wyjeździe, pewne zwycięstwo. No i w tym momencie jako Mosir byliśmy, spadaliśmy z ligi, prawda? Dokładnie, ale spadaliśmy z ligi i to spadaliśmy z ligi do ostatniej minuty, można powiedzieć, bo graliśmy, Mosjed Lubartów grał z Osirem Biłgoraj i wygrał 1-0. Bramka Bartosz Lipski, 79. minuta. Zawodnik meczu Maksymilian Matyjaszczyk. To nie jest twój Bartek, już kiedyś mówiliśmy, inny Bartek, natomiast była to bramka z rzutu karnego w ostatniej minucie meczu, która uratowała prawdopodobnie Mosjed przed spadkiem. I tutaj od razu uspokoimy, że nie to, że tak strasznie się cieszymy, ale Orlik prawdopodobnie i tak będzie grał w lidze wojewódzkiej, bo w młodzikach trener Paweł wygrywa, więc pewnie przynajmniej te baraże będzie mógł rozgrywać, a raczej sobie poradzi z takim potencjałem, jakim jest, więc jest duża szansa, że w przyszłym sezonie dwie drużyny w lidze wojewódzkiej będą nadal występować. Tak, no tutaj patrząc jak z oka kibica, prawda, na tabelę, no to okej, chłopcy trenera Tomka spadli plus Awia, my żeśmy się utrzymali. Aczkolwiek tam jest chyba tak, że między 2 a 4 może spadać. Tam się chyba przepis zmienił, że teraz każdy gra dla siebie, także
Na to by wyszło, że trener Zbyszek gra w trąbkarzu starszym w lidze wojewódzkiej, bo już właśnie teraz tu jeszcze zobaczymy. Także tam są różne wyglądało. Rzeczy. No patrząc na tabelę, jednym punktem udało nam się utrzymać w tej lidze. Za to gratulacje dla trenera Zbyszka, dla jego chłopców. No, szkoda trenera Tomka i jego zespołu. Taka jest piłka, raz się wygrywa, raz się przegrywa. To już jest końcowa tabela wojewódzkiej ligi trąbkarzy młodszych. Zwycięstwo Lublinianki 37 punktów, Odrenta Łuków 32, Mostyn na miejscu szóstym 13 punktów, Orlik na miejscu siódmym 12 punktów. Zamykamy już tabelę i rozgrywki trąbkarzy młodszych. W lubelskiej lidze młodzików starszych przedostatnia kolejka. I zacznijmy może tak od wyjazdu najpierw zespołu Mosiru, bo on był troszeczkę wcześniej. GKS Niemce, Mosir Lubartów 1-13. Zawodnik meczu Wiktor Wiśniewski. Wysokie pewne zwycięstwo, zresztą zespołem z Niemiec raczej no wszyscy wygrywają. Oni mają ostatnie miejsce w tabeli, czy przedostatnie, no ale to jest zespół z zdolnych rejonów tabeli. Natomiast dawno nie wymienialiśmy strzelców Doriana Palucha, 4 bramki strzelił, więc to też cieszy, że chłopak wrócił na odpowiednie tory. No tak, gdzieś tam chyba mniej trenuje i nie strzela tych bramek, dużo ma potencjał. No i to jest kwestia tego, czy będzie pracował, bo nie jednego talenta widzieliśmy, że w dzieciach gdzieś tam strzela bramki, później się kończył. No dobrze, że trener Łukasz wygrał zdecydowanie. To też już chyba bliżej końca ligi jest, prawda? Tam, czy już skończyli? No jeszcze jedna kolejka. No, także już też i też czeka go ciekawe lato. Tak, w ostatniej kolejce Mosier podejmuje Abramów w niedzielę o godzinie 11 przed własną publicznością. A propos Abramowa, to właśnie w Abramowie rozgrywał swój mecz Orlik Lubartów. Mówiliśmy przed tygodniem o ogromnym sukcesie, bo 23 bramki. Tym razem GKS Abramów uległ Orlikowi Lubartów 0-28. A zawodnik meczu Adrian Kowalczyk. No nie ma się co dziwić, 10 bramek w jednym meczu to jest wyczyn. 28 bramek w godzinę to też jest wyczyn. No tak. No mówiliśmy o wyczynie przed tygodniem, a teraz to właściwie biją rekordy. No tak, nie, dla trenera Pawła i chyba dla jego chłopców się ta liga skończy. Niech się zacznie wojewódzka i niech zaczną grać z zespołami o wyższym potencjale piłkarskim. Tak, jestem bardzo, bardzo ciekaw tego zespołu, jak on się będzie prezentował na jedenastkach w lidze wojewódzkiej, bo no, jakąś katastrofą by było, żeby oni nie grali w lidze wojewódzkiej, bo szkoda tych chłopców na lubelską. W ostatniej kolejce podejmują Orły Kazimierz u siebie o 13:00, też pewnie będzie to mecz pewnie zwycięski, tak liczymy na to, tym bardziej, że mają komplet punktów, aczkolwiek Orły są na miejscu drugim, więc może być jakoś tam poprzeczka troszeczkę wyżej postawiona niż w tych ostatnich meczach. I na koniec młodzicy młodsi. I zacznijmy od zespołu Mosiru. Wisła Puławy, Mosir Lubartów 7-0, zawodnik meczu Bartosz Gołębiowski. 7-0 w Puławach to jest wysoki wynik. Liczyliśmy, że być może uda się tutaj zespołowi Mosiru powalczyć, ale z tego co wiem, to też było troszeczkę problemów kolidowych, mecz w niedzielę o 15:00 i chyba trener Mateusz, z tego co mi mówił, pojechał w 7:00. No tak, i tutaj nie ma co winić dzieci, tu trzeba gdzieś tam bardziej z tymi rodzicami porozmawiać. Jeśli dzieci mają grać w piłkę, no to mają być na meczach, a nie ciepło i jedziemy sobie nad jezioro. No nie wiem, być może tak było, no ale to mówię, no to sprawę jeszcze będziemy gdzieś tam próbowali wyjaśnić, dlaczego tak sobie jeżdżą na mecze, prawda? Dokładnie. Adrian Przemek grał u siebie, podejmował Hetman Gołąb. Byliśmy z kamerą na tym meczu. Zapraszamy na skrót spotkania Orlik Hetman Gołąb. W spotkaniu Lubelskiej Ligi Młodzików Młodszych Orlik Lubartów podejmował Hetman Gołąb, zespół Orlika, zdecydowany lider rozgrywek. Poza kłopotami w meczach może z Orlikiem Dęblin, to właściwie w każdym innym spotkaniu podopieczni trenera Przemka, a wtyki wygrywali, to wygrywali dosyć wysoko. Przed tym meczem mieli zdobytych 98 bramek, a więc czekaliśmy na tą bramkę numer 100 i ta bramka padła, ponieważ zespół Orlika wygrał z Hetmanem Gołąb aż 12-3. Łupem bramkowym podzielili się, po dwie bramki strzelili Romaniuk, Wlazły, Wójtowicz i Kożuch. Natomiast po jednej bramce Tomasiak, Socha, Łukasiewicz i Konstrat. Tutaj też na uwagę zasługuje to, że bramki strzelali różni zawodnicy. Nie było jednego wyróżniającego się aż tak, żeby strzelił kilka bramek w tym spotkaniu. Natomiast
No, jak widzimy, zespół Odrika, który zdecydowanie przewyższa umiejętnościami większość zespołów w tych rozgrywkach, zdecydowanie pewnie 9 bramkami wygrywa i po tej kolejce ma już tych bramek strzelonych aż 110, co też cieszy. Dużo bramek chłopcy z Lubartowa strzelają. Jest to dobry prognostyk przed nowym sezonem. Przed nimi jeszcze tylko jedno spotkanie. Zagrają z Żyżyniakiem Żyżyn w sobotę na wyjeździe. No a tak, jest to zespół oczywiście z Żyżyna, który zajmuje 8 miejsce, a więc jest to drużyna, która jest porównywalna do drużyny Hetmana Gołąb, która była na miejscu 9, a więc liczymy też na wysokie zwycięstwo. Podsumowując, Odrik Lubartów pokonuje Hetman Gołąb aż 12-3. Odrik Lubartów pokonał Hetman Gołąb 12-3. Zawodnik meczu Kacper Tomasiak. 12 bramek, ale tu w skrócie mówiliśmy o tym, że po 2 bramki Romaniuka, Wlazłego, Wójtowicza, Kożucha, czyli rozłożyło się właściwie. To nie było tak, że jeden zawodnik strzelał te bramki. To też cieszy, że wszyscy chłopcy strzelają, czy wszyscy, czy wielu chłopaków strzela bramki. Tak, no gdzieś tam chłopcy stwarzają sytuację, która jest lepiej ustawiony, koledzy mu oddają, strzela, także to cieszy. No, zespół trenera Przemka też chwalimy za każdym razem. Też myślę, że tu już pora iść do Ligi Wojewódzkiej i zobaczyć, jak to wygląda, bo tą lubelską to chyba też tam jakoś bez problemów wygrali. Bynajmniej tą grupę, no nie wiem, jak tam związek będzie w tych teraz dziecięcych grupach robił, jak to będzie wyglądało gdzieś tam. Słyszałem, że mają być tak jakby pierwsze i drugie ligi wojewódzkie, także gdzieś tam pewnie miejsce dla tych chłopców będzie, jak nie w pierwszej, to w drugiej, żeby powalczyli. Jeszcze mają jeden mecz przed sobą, wyjazd do Żyżyniaka w sobotę. Natomiast zespół Mosidu zakończy rozgrywki, bo w ostatniej kolejce pauzuje. Kącik sędziowski. Przypomnieć pytanie sprzed tygodnia? Tak, możesz. Czy przy wrzucie z autu piłka jest w grze dopiero, kiedy całym obwodem znajdzie się na boisku? Co powiedziałem? A co byś powiedział dzisiaj? Nie wiem, nie zastanawiałem się. Przy wrzucie w autu, jak jest w boisku. Czyli całym obwodem dopiero wtedy jest w boisku. Zaraz sprawdzimy, zapytamy Piotrka. Piotrek przedstawi nam przedostatni artykuł. Bo jest przedostatni program przed wakacjami i tak się złożyło, że jest to przedostatni artykuł, ale też wyjaśni odpowiedź na to Twoje pytanie. Zapraszamy na kącik sędziowski. Witam Państwa i zapraszam na kącik sędziowski. W poprzednim odcinku zadałem Państwu zagadkę. Przypomnijmy jej treść. Czy przy wrzucie piłka jest w grze dopiero kiedy całym obwodem znajdzie się na boisku? Odpowiedź brzmi nie. Piłka jest w grze, gdy tylko dotknie linii. W dzisiejszym programie przeanalizujemy artykuł 16, czyli rzut od bramki. W tym artykule znajdziemy procedurę wykonywania tego elementu gry oraz przewinienia i sankcje związane z rozpoczęciem gry od bramki. Oto przykładowe pytania z tego zakresu. Zawodnik wykonując rzut od bramki kopnął piłkę tak, że ta nie opuszczając pola karnego, niesiona silnym podmuchem wiatru, wpadła do bramki wykonawcy rzutu. Podaj decyzję sędziego. W tej sytuacji rzut od bramki należy powtórzyć. Kolejne pytanie. Bramkarz wykonał rzut od bramki. Piłka nie zdążyła opuścić pola karnego, a w tym czasie wbiegł do niego napastnik i został uderzony przez współpartnera bramkarza. Grę należy rozpocząć jeszcze raz, ale zawodnik faulujący musi zobaczyć czerwoną kartkę. I jeszcze jedno pytanie. Zawodnik wykonujący rzut od bramki usiłował skierować piłkę bezpośrednio do bramki swojej drużyny. Zdezorientowany zajściem bramkarz złapał piłkę w ręce. Odpowiedź na to pytanie jest powtórka rzutu od bramki. A teraz pytanie dla Państwa. Czy sędzia zezwoli na wykonanie rzutu od bramki z lewej strony pola bramkowego, jeżeli piłka przekracza linię bramkową, opuszczając pole gry z prawej strony bramki? Do zobaczenia za tydzień. A więc Piotrek przedstawił nam przedostatni artykuł o rzut od bramki, czyli tak zwana piątka. I teraz posłuchaj pytania. Czy sędzia zezwoli na wykonanie rzutu od bramki z lewej strony pola bramkowego, jeżeli piłka przekroczyła linię bramkową, opuszczając pole gry z prawej strony bramki? Patrzę tak, to raczej nie. Rozumiem, że schodzi rozumiem, piątkę, rozumiem, że tak, no, ale tak prawej... gdzieś tam, no zazwyczaj z tej strony, nie wiem, bo trzeba spróbować na meczu. Ale czy zezwoli, czy przepis zezwala? Może tak, bo jak zagramy, to... No pewnie jakiś kruczek znowu jest, no ale powiem, że nie, nie zwolę. Zobaczymy za tydzień. Piotrek na pewno nam wyjaśni. Piłka w powiecie. 4. Liga. Polesie. Liczyliśmy tu na
jakoś niespodziankę jeszcze w tym meczu z Hetmanem Zamość. To nadawałaby jeszcze cień szansy na utrzymanie. Niestety Polesie przegrywa z Hetmanem 1-3. Trzymając się nieźle, do przerwy prowadzili 1-0. Wójcicki strzeli w 30 minucie. Niestety od 72 Hetman zaczął strzelać i skończyło się 3-1. Polesie jest na trzecim miejscu od końca, ma 3 punkty straty do Huczwy. Tyszowce sprawdzałem, chyba ma lepszy bilans z Huczwą, więc teoretycznie może ich jeszcze dogonić, ale to wcale nie znaczy, że da im to utrzymanie. Tym bardziej, że Podlasie niestety dla Polesia spadło z trzeciej ligi. Więc właściwie no, tu już jest na 99% pewny spadek zespołu z Kocka. Tak, tam już się patrzy na górę, bo czy Bytowia dostanie licencję, czy nie, bo jeśli Bytowia nie dostanie licencji, to się utrzyma no tak, Siarka Tarnobrzeg. Jeszcze jest szansa. Wtedy będzie Podlasie. No, na dzień dzisiejszy no, Polesie spadło. Mają jeszcze jeden mecz z Kryształem Werbkowice w sobotę o 17:30. Zespół też czołówki, piąte miejsce Kryształ przed tą kolejką ostatnią, więc też będzie im ciężko na pewno, tym bardziej pozbierać się, kiedy już praktycznie wiadomo, że nic im to nie da. No tak, no jedynie liczyć na to, że chcą się pożegnać z honorem z czwartą ligą i no, myślę, że mogą tam powalczyć, no, potrafią grać w piłkę, a chyba bardziej by sobie pluli w głowę, w twarz później, jakby się okazało, że gdzieś tam przez że to miejsce tak. Z Huczwą na przykład, jeśli przegra. Także tu mają jeszcze mimo wszystko o co grać. To do końca trzeba grać. Dobrze. A klasa? Grupa druga. Mówiliśmy przed tygodniem, że Michów ma łatwy wyjazd z Ciecierzyna, przedostatni zespół w tabeli. Zakończył się mecz remisem 3-3. Ale ten punkt dał trenerowi Łukaszowi utrzymanie. Gratulujemy trenerowi i zespołowi. Czyli rozumiem, że przekładasz to na to, że grali na remis. Tak. Trener Łukasz chciał się już utrzymać. To było jego celem na tą rundę. Jeszcze mają jeden mecz przed własną publicznością, grają z Hetmanem Gołąb w niedzielę o 17:30. Grupa trzecia. Był mecz derbowy. Tajfun Ostów Lubelski podejmował Perły, Rokitno wygrał 3-0. No, dla Perły to już też nie ma znaczenia, Tajfun też właściwie, czyli mecz o nic, pewne zwycięstwo chyba zgodne z planem. Tak, bo nawet się Tajfun nie spocił na tym meczu, bo Perła nie pojechała. Dlatego o tym mówię. Tak. I mówię, no gdzieś tam pstryczek trochę w zespół z Rokitna, no nie przystoi nie jeździć. No jeśli spadamy, to nawet z twarzą zagrać wszystkie mecze. No przykre to jest, bo to rzutuje na nowy sezon też wiadomo, że później jest trzeba zbierać zespół i nie wiadomo od czego zacząć, skoro nie mamy nawet tych kilku zawodników, żeby no pojechać. Tak, no, tym bardziej, że nie był to daleki wyjazd, tak, do Ostrowa Lubelskiego. Gdyby no tak, rowerami można pojechać, bo to jest blisko. Nie, no powiem tak, no, dla mnie trochę takie chore podejście chłopaków z, gdzieś tam, przede wszystkim piłkarzy, no bo to oni grają, to co mówiliśmy u nas w dzieciach, ciepło to lepiej nad jezioro pojechać, to po co zaczynają grać w piłkę, trzeba było w zimie powiedzieć, że nie gramy, a nie jak była szansa to gdzieś próbowali, a później zostawiają trenera samego i nie, no dla mnie zachowanie gówniarzy. I drugi mecz, Niedźwiada, Błękit, Cyców 2-2. Trochę mało. Niedźwiada dalej jest na miejscu 13, ale jest szansami na utrzymanie, bo gra w ostatniej kolejce z Głuskiem, który jest przed nimi 2 punkty. I gdyby zespół Przemka wygrał, to przeskoczy Głusk. Trzecie miejsce od końca prawdopodobnie daje na 99% utrzymanie. No tak, bardzo ciekawa kolejka, bo tam jeszcze jest Tuszów, który też... Który gra w Ostrowie Lubelskim. Z Ostrowem Lubelskim chyba, ale u siebie. Albo u siebie, tak, no ale z Tajfunem. Tak, także na tym swoim boisku cuda. No Głusk wygrał teraz mecz z Perłą Mełgiew, także też taki przeciwnik dość mocny. Tym bardziej, że Niedźwiada gra też w Głusku, to też jest tam takie boisko długie, a wąskie. Także ta kolejka... Nie tylko w tej grupie zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Ale tutaj to taki już mecz o wszystko. Dokładnie. I B-klasa. Grupa druga, tutaj nie ma już właściwie emocji, jeśli chodzi o nasze drużyny. Abramów, chociaż były emocje, przepraszam, bo grał z Zawiszą Garbów, a to taki mecz, który zawsze jest podwyższonego ryzyka, 3-0 dla Abramowa. No i tutaj Zawisza straciła szanse jakiekolwiek matematyczne na ten, bo musieli wygrać, liczyć tam na potknięcie kogoś, żeby jeszcze gdzieś być w grze. A my wiemy, że trenerem jest wychowanek Zawiszy, paru chłopców z Zawiszy gra, także chyba w Garbowie też jest niewesoło. Zmienili grupę, chcieli szybko awansować, muszą odczekać jeszcze rok bynajmniej. Najbliższy mecz Abramów gra
na wyjeździe w ostatniej kolejce z Garbarnią Drugą Kurów w sobotę o godzinie 18. I przechodzimy do tej grupy lubartowskiej, jak to zawsze mówimy, czyli tej naszej grupy trzeciej. I tu się dużo dzieje na górze w meczach o awans, chociaż zostały już tylko dwie drużyny w walce o awans. Może najpierw przedstawmy te wyniki, które już właściwie nie mają znaczenia i 2-3 słowa powiemy o jednym meczu, przynajmniej tym bez znaczenia. Nasutów przegrywa Sernikami 1-5, no to akurat zgodnie z planem i tu nie mam bardzo o czym rozmawiać. Natomiast Gigant Przytoczno przegrał z LKS Kamionka, ale tylko 2-3 i prowadził 2-0. No gdzieś derby chciał, chyba Przytoczno chciał, gdzieś może Kamionka zlekceważyła, nie miała składu. No wygrała, no bo jakby przegrali tam, no to już wstyd dla wszystkich. W końcu 83, jak dobrze pamiętam. Dla wszystkich zawodników z Kamionki, no wymęczyli, no dobra, no wygrali i zostawmy już ich w spokoju, bo oni tam się w Przytocznie pewnie tak odenerwowali. Mhm. Kamionka ostatniej kolejce gra z Piekiełkiem, a Serniki grają z Gigantem właśnie Przytoczno, więc tutaj też będą te mecze derbowe, chociaż to będą mecze o nic, dlatego że liderzy grali i ścigali się w strzelaniu bramek. Najpierw o 11 graliśmy my, czyli Skrobów, w Rososzy z drużyną Piekiełka Przykwa. Zwycięstwo 10-1. Mam wiele pytań i chciałbym, żebyś ty też to potwierdził, bo może mi ktoś nie wierzy. Każdy się pytał, czy Piekiełko zebrało się w 11. Ja chcę powiedzieć, że oni u siebie się zbierają. I jak dobrze liczyłem, tam było ich chyba 16 czy 17 nawet na tej ławce. Nawet rozmawiałem tam przez chwilę z prezesem bodajże, bo to już przez tych parę lat gdzieś tam zawsze się z nimi kopałem, czy w Lisowie przede wszystkim byłem i powiedział takie słowo, że on pierwszy raz mają pełny skład swój, tam chłopcy powracali gdzieś tam z Anglii. No sam słyszałem, że mają, kolega nasz ma być trenerem, gdzieś tam trwają jakieś rozmowy z nim. I to co mówię, no dopóki mieli siły. Nie mieli siły, bo my żeśmy pojechali z jasnym celem wygrania tego meczu i to był cel od pierwszej minuty do ostatniej. Ale jeśli by tak jeździli takim składem personalnym na wszystkie mecze, na pewno nie byliby w tym miejscu, co są teraz, bo mimo wszystko gaśli, ale przy wyniku nawet 8 czy 9 oni jeszcze gdzieś tam próbowali walczyć. My żeśmy na niewiele pozwolili, dlatego taki wynik, a nie inny. No tak, trzeba przyznać, że zagraliśmy kolejny dobry mecz. To też cieszy. Podobnie na jesieni rozpędzaliśmy się z meczu na mecz i tutaj też, jeśli chodzi o to, to bardzo dobry mecz i ten zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. Natomiast Lisów grał o godzinie 17 i odpowiedział bardzo dobrym wynikiem również, bo zwyciężył z Orlentami Nowodwór 6-1. Ktoś może powiedzieć Orlęta Nowodwór, ale chcielibyśmy podkreślić, że Nowodwór w rundzie jest wiosennej, przegrał tylko z nami, no i teraz z kadetem Lisów. Więc jest to zespół, który tak naprawdę w tabeli rundy wiosennej to byłby wyżej nawet od Skrobowa. Tak i tutaj to co żeśmy mówili, fajnie, mnie cieszy to, że ostatnia kolejka wyjaśni kto awansuje. Nie ma jakichś tam, ci grają tu, ci grają tam. Grają dwa zespoły, które mają szansę na awans do A-klasy. Nawet przegrany tego meczu jeszcze gdzieś tam się będzie liczył, bo są baraże. No wygra lepszy i tutaj zapowiada się bardzo, bardzo ciekawy mecz. Myślę, że w miarę otwarty. Żaden zespół nie będzie grał, żeby tutaj zagrać na remis, bo ten remis nam nic nie daje, a wiadomo, Lisów będzie chciał grać na remis, no niech próbuje. Na pewno ciekawy mecz się zapowiada. To będzie taki finał tej B-klasy, tak można powiedzieć. Naprawdę obie drużyny no, zagrają. No to właściwie chyba chodzi o to, kto wytrzyma to bardziej psychologicznie niż piłkarsko. Zobaczymy, który zespół jest silniejszy. Tak, tutaj głowa, myślę, że głowa przede wszystkim, bo tutaj spodziewam się, że rekord frekwencji padnie w Skrobowie na obiekcie. Tym bardziej, że zaraz zaprosimy wszystkich, tak? Skrobów Lisów w niedzielę o godzinie 18. Bardzo dobrze, Lewsewer seniorzy grają w sobotę, można pójść na mecz czwartej ligi, a przypominamy, że to są derby obwodnicy. To już nie byle jakie derby. Z obu stron obwodnicy. Tak. Zapraszamy na to spotkanie, które zakończy rozgrywki w klasie B. I tym akcentem kończymy też dzisiejszy program. Dziękuję Krzysiek za przybycie do studia. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień na już ostatni program przed wakacjami, którym podsumujemy rozgrywki między innymi czwartej ligi i między innymi B-klasy. Dziękuję Państwu za uwagę.